A tu nasza Sisi właśnie. Chciałem nagrać, jak siedziała na półce, ale już mi wskoczyła na ręce. Tak, maluszku, tak, maluszku. A tu jest właśnie to okno, o którym mówiłem. I wolierka, która właśnie jest na zewnątrz. Także to dla tego maluszka, żeśmy przygotowali, a może tak stanął, to lepiej będzie ją widać, więc myślę, że będzie zadowolona. Chciałbym pokazać wolierę, jaką robiliśmy dla Ary, dla naszej Sisi. Jest to wolierka na tarasie z wyjściem przez okno, także ona z tego pokoju, w którym sobie po prostu teraz przesiaduje, będzie mogła swobodnie wyfrunąć sobie do woliery, wykorzystać ze słoneczka. Pokażę ją tu jeszcze od strony drugiej, właśnie naprzeciwko okna. Tak to wygląda, tu słońce mamy, bo tu będzie zaraz nam przeszkadzać. I tak wygląda właśnie ona od tyłu, tu od północy, od strony północnej, jest tak troszeczkę więcej przysłonięte. I siatka już nieco inna, bo nam przybrakło, ale to wszystko w filmie, myślę, że opowiem. Pokażę wam wolierę, jaką będę stawiał teraz. Jest to wolierka dla naszej Ary, naszej Sisi. Ona tu będzie, jak widzicie, przed domem, na tarasie. Takie fajne miejsce właśnie znaleźliśmy. To jest okno i w sumie pokój dla papug, w których one i tak siedzą w tym pokoju. Także będzie miała bezpośrednie wyjście właśnie do woliery na całe lato. Myślę, że i w zimę, czy na jesieni też te ptaki z miłą chęcią będą wychodziły na dwór. Tu jest dobra strona, bo tu mamy, no teraz już jest trochę później, ale tu mamy zachód z tej strony, także słońce długo, długo operuje. Praktycznie, jak widać, teraz tam za budynkiem zachodzi. Także, jak powiedziałem, tu będziemy mieli cały czas widno dla nich, cały czas będzie światło. Taka przede wszystkim zaleta. Woliera nam się tutaj mieści 2,5 metra wysokości. Więcej nie zrobię, mam tu podbitkę. Także tylko taka wysokość, ale mi się wydaje, że wystarczy. 2,5 metra będziemy mieli długości w tą stronę, dlatego że robiłem do tego słupa. I tam ma nam się zmieścić. Teraz jest nieco wysunięta. I tu jest tylko 1,80 m, dlatego że z kolei tyle nam zostało tarasu. I dalej tam już jej nie mogę pchnąć. Z tej strony będzie główne wejście, drzwi właśnie. Mówię główne wejście, dlatego że kolejnym wejściem, jak wcześniej wspomniałem, będzie właśnie okno. Ale główne będzie tędy, w sumie dla nas tylko, bo ptaki będą jednak przez okno wychodzić. I do tej wysokości zabiję to deskami, to jest jakieś 70 parę centymetrów. A pozostała właśnie wysokość będzie już siatka. Siatkę daję dosyć grubą. Kupiłem grubą siatkę. 2 mm. Oczko 25 na 25. Myślę, że bez problemu. Rozmawiałem z hodowcą, od którego właśnie zamówiłem teraz pary. To mówi, że taką siatkę ma u siebie, więc mówię, że nie ma problemu. Par lat ma. Siatka wytrzymuje, nie gryzą, nie niszczą. Także tutaj myślę, że Jurek tak samo zda egzamin. Tu, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie właśnie nasza Sisi. Ale mam już zamówionego właściwie samca. Samiec ma już, z tego co wiem, około tygodnia pewno, bo tak jak dzwoniłem do tej pani, co mi ma załatwić, to ma już 3 dni, parę dni temu, czyli ma teraz pewno z tydzień, będzie przestąpaniu właśnie karmione ręcznie teraz, bo powiedziałem, że odbiorę już wykarmionego. Nie chcę po prostu brać teraz, jak teraz Sisi dokarmialiśmy, dlatego że nie zależy mi na takim właśnie w bliskim kontakcie z tym ptakiem. To znaczy na pewno i tak będzie do nas przyzwyczajony, na pewno będzie podchodził, będzie brał z ręki, bo przecież będzie oswojony. Wiadomo, będzie karmiony przez człowieka, natomiast to jest, już nie musi być przez nas. Także weźmiemy dopiero do pewno już po pełnym karmieniu. Czyli pewnie za jakieś 2-3 miesiące, myślę. Może nie 3, no, ale tak, za 2 miesiące to bite. Będzie to już w zasadzie koniec wakacji. Ale jeszcze będzie ciepło. Jeszcze będzie koniec sierpnia, będzie jeszcze wrzesień. Wrzesień też nie jest za zimny, także ten ptak jeszcze tutaj na pewno w tej wolierce będzie siedział. Na pewno jeszcze będzie się na słoneczku wygrzewał.
siedzibą. Także będę szybko robił wolierkę, bo jak powiedziałem, musimy ją szybko zrobić, żeby tu można było wpuścić ptaszki. Mamy już tą ścianę, tu przy oknie, całkowicie wykończoną. Ona teraz tak stoi, jeszcze wysunięta, dlatego że tu się nie mieścimy. Teraz z dachem, po prostu przykręcić tam się da nic, więc musimy wysunąć ją trochę na zewnątrz. Także jak już zrobię, to wsuniemy. Także tak jak mówię, tu mam już powycinane. Ta ściana jest zrobiona przy samym oknie do końca. Co tu jeszcze? Mam jeszcze właśnie, bo jak nie wspomniałem, no to cały dach zasiatkowany, krokwie położone, tu wszystko wykończone, więc już w zasadzie no dla mnie to najgorsza robota, góra, bo niewygodnie tam się i chodzi, i to się wszystko czepia. No i zostałoby nam położenie tylko tutaj już na górę dachu, takiego tutaj. Mam takie syntetyczne, taką dachówkę, powiedzmy, tak to będzie wyglądało. Przed deszczem będzie to chroniło, na siatka już jest, ale chyba siatki nie będę zakładał przez lato, może dopiero tam we wrześniu, bo dlatego jednak, że to jest tak zabezpieczone, a jak widać, jest słoneczko, jest wiaterek, myślę, że w taką będzie fajnie właśnie, jak nie będę teraz jeszcze tego daszu. Co tu nam tu by zostało robić, tak? Zostałaby nam ta ściana. No i tutaj te drzwi, co wspomniałem wcześniej, też mamy już podszykowane do takiej wysokości, właśnie będą deski. Pozostałe tu już będę robił właśnie siatkę z jednej i z drugiej strony. Tu, jak wspomniałem, drzwi. Mamy już siatki położone na tej ścianie z przodu, frontowej tak zwanej. Także tu wszystko już jest pozamykane. Jedynie drzwiczki, które będziemy zaraz robić. I tu już bym chciał pokazać ścianę do takiej wysokości. Musiałem robić, dlatego że tej siatki, którą zamówiłem, tam kolejno 10 metrów, 10 albo 12 pół metra było tej siatki w tej rolce. Okazuje się, że mi zabraknie, więc będę musiał po prostu dać inną siatkę. No i ona jest metr szerokości, a nie da się jej ciąć inaczej, bo ona nie jest zgrzewana, to jest taka siatka leciona z rolki, więc będę musiał ją w poprzek położyć właśnie i ona ma szerokość, stąd taka luka tylko, ale myślę, że to ta ściana nam się też przyda. Przyda się, nie będzie wiało, bo to różnie może być i na jesieni, i wczesną wiosną. Poza tym będzie można tu uczepić czy żer, czy jakąś półkę, także nie zaszkodzi taką ściankę nawet i zrobić. No i tu nam zostanie właśnie jeszcze jedna ścianka tutaj, jakby od podwórka, że tak się wyrażę, więc tu już będę miał tą zgrzewaną. Zostawiłem sobie właśnie dwa takie odcinki, żeby tą siatkę tu z przodu dać. Będziemy dalej działać, pokażę już, myślę, że w końcówkę już teraz.